zdrowia, szczególnie dla wyborców, a wybory już za rogiem. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No w Ameryce 2020, wybory prezydenckie, 4 lata po tym, jak wybrano w 2016 roku Trumpa, jak wybraliśmy Trumpa w 2016 roku. Także na tej jesieni już wszyscy się zaczynają zastanawiać, co będzie za rok w następnej jesieni. No już 5 miesięcy to będzie w Iowa caucuses, czyli to są takie spotkania obywateli. No to jest Iowa, to jest znana z tego, że mniej więcej pokazuje, co w trawie piszczy. Tam jest ciekawy system wyborczy, tam ludzie się spotykają w tych swoich dzielnicach, miastach, miasteczkach, no i wybierają swoich przedstawicieli, wybierają swoich polityków, wybierają swoich delegatów. Także Iowa no to jest dosyć takim stanem specyficznym, no, ale ludzie się starają, czy widzą, patrzą na to, co tam się dzieje. Kto wybiera polityków? No polityków wybierają ci, którzy nie wybierają, czyli w zasadzie ci, którzy nie chodzą na głosowanie, no to wybierają polityków, bo ci, co pójdą, to dają głosy tym, którym chcą. No i teraz w 2020 roku wygląda na to, że będzie jedna z największych frekwencji. 2018 rok to są te wybory do Kongresu Amerykańskiego, czyli do Senatu i Izby Reprezentantów, czyli to są takie międzyprezydenckie wybory. No i to frekwencja była po prostu nieprawdopodobna. Największa była w 2018 roku od w zasadzie 104 lat, kiedy w 1914 roku, kiedy wybierali senatorów, no to właśnie była nieprawdopodobna frekwencja. No i teraz, 2 lata po wybraniu Trumpa, Ludzie po prostu się mobilizują. Ludzie się mobilizują, no ale mobilizacja następuje w zasadzie w dwóch partiach. Tyle tylko, że w 2018 roku Republikanie troszeczkę przysnęli, no i odpuścili sobie. Tak statystycznie to mówią właśnie, że ta partia, czy ludzie z tej partii, kiedy prezydent ich wygra, no to później na te wybory do kongresu to nie są tak bardzo aktywni, bo spoczywają na laurach. No i faktycznie tak się stało. Izbę Reprezentantów opanowali demokraci, no ale tak historycznie było. W 2012 roku, kiedy Murzyni po prostu poszli do wyborów, żeby głosować na Baracka Obamę. W 2016 jednak już nie głosowali na Clinton, bo to była biała. No i ona troszeczkę też narozrabiała, można powiedzieć. No i teraz całe to społeczeństwo, no to jest kwestia kulturowa, społeczna, obyczajowa i tak dalej. Jest duży rozłam w Ameryce. Lewactwo po prostu opanowywuje politykę, no już dawno opanowało szkoły, opanowało telewizję, radio, prasę i tak dalej. Opanowało YouTube, opanowało Amazona, także lewactwo jest wszędzie, no ale polityka jest władza ustawodawcza, no i tam się po prostu wkręcają. Ludzie głosują, no za czym ludzie głosują? No dużą sprawę jest właśnie ta rewolucja kulturowa, jest ten walka z chrześcijaństwem, walka z rodziną, walka z uczciwością. Ale ważną sprawą jest również ekonomia. Ekonomia akurat teraz jest dobra, ale od 1980 roku w zasadzie, to za każdym razem, kiedy w czasie prezydentury między 3. a 4. rokiem, no tak jak teraz właśnie jest przy Trumpie,
na rok przed wyborami. Jeżeli ekonomia idzie w górę, no to prezydent zostaje. Jeżeli ekonomia idzie do dołu, no to w zasadzie się utrzymuje. I tak właśnie było tak samo było z Obamą, no ale tak jak wspominałem, i Clintonowa dołożyła do tego oleju, do tego ognia. Trump uzyska przypuszczalnie mniej niż 50% tych popularnych głosów. No to jest właśnie ciekawe, że Ameryka to jest republika konstytucyjna i jest coś takiego jak Electoral College. Electoral College liczba w zasadzie, to jest ta sama liczba ludzi, co jest liczba senatorów i reprezentantów, czyli jest senatorów jest 100 po dwóch na stan i reprezentantów jest 435, czyli 535 jest ludzi w tym Electoral College. To są w zasadzie tacy ludzie, przedstawiciele, którzy sejmowi przedstawiciele kongresu, czyli kongres sam w sumie nie może głosować na to, ale ta liczba jest identyczna. I co to znaczy? No to znaczy, że w zasadzie w tym Electoral College, czyli w tej grupie wyborczej, nie ma tam osoba powiedzmy na milion czy na ileś. Te proporcje są inne. W niektórych stanach, powiedzmy w Kalifornii, gdzie tych przedstawicieli z tych Electoral College jest ponad 50, no to na każdego tego z 50, no to jest powiedzmy tam 700, 800 czy 900 tysięcy ludzi. Ale na Alasce to powiedzmy jest 400 czy 500 ludzi. No bo mają tych senatorów i mają tych reprezentantów. I dlatego, że jest te proporcja 2 plus reprezentanci, no to ilość ludzi, mieszkańców w tym stanie nie jest równa. No i dlatego ten Electoral College jest zawsze atakowany przez lewactwo, no bo mówią, że to trzeba znieść. A dlaczego oni chcą to znieść? No bo w zasadzie, jeżeli zniosą, trzy czy cztery wielkie stany będą decydowały za pozostałe 40, powiedzmy 6 czy 7, tak? Także, że Floryda, Kalifornia, jeszcze parę innych stanów byłaby w stanie przesuwać wszystko. No i teraz jest taka kwestia, że Trump właśnie będzie przypuszczalnie miał mniej tych popularnych głosów. No. I tak jak wspominałem, Polacy się dziwią, jak to jest możliwe, żeby większość nie wybierała prezydenta. No ale niestety konstytucja mówi tak, że to nie większość liczbowa ma wybierać, tylko stany, bo to jest ta kwestia, że to USA to są United States of America, czyli Stany Zjednoczone Ameryki. I w zasadzie jest rząd federalny, ale są stany. Stany są najważniejsze. Indywidualne stany są najważniejsze. I ludzie z indywidualnych stanów są najważniejsi. Tak? Także jakby porównywać, powiedzmy, do Zjednoczonej Europy, no to można powiedzieć, że konkretne pojedyncze stany w Ameryce mają dużo więcej do powiedzenia, powiedzmy przy wyborach, niż pojedyncze państwa, tak jak Polska, czy inne małe, Słowacja. No to dobrze by było, żeby Słowacja, czy Polska, czy inne tam Węgry, wszyscy mieli dwóch senatorów. I Polska, i Francja, i Niemcy tylko po dwóch, tak? To by było troszeczkę zmieniało całą tą konfigurację. W 2016 co się stało, no to ludzie, szczególnie ci niezależni oraz libertarianie, nie głosowali na demokratów i to odpadło powiedzmy 4 czy 5%. W 2016 roku w wyborach
też zaczęli głosować na bardzo takich niepopularnych kandydatów, no ale to w sumie w Ameryce to tylko gdzieś około 2% ludzi głosuje nie po linii partyjnej, tak średnio, bo jest silny podział, jest lewica powiedzmy, czyli socjalizm, czyli zasiłki, czyli duże podatki, czyli duże pomoce i tak dalej, no jest partia republikańska, która w zasadzie mówi zarabiaj, pracuj, płać jakieś normalne podatki, utrzymuj się sam, państwo dosyć małe, rząd dosyć mały, ingerencja dosyć mała i tutaj jest ten podział. To jest podział, że powiedzmy prywatny i państwowy, tak, że to są po tej linii partyjnej. No, libertarianie, oni w zasadzie to wierzą, że wolny rynek, można powiedzieć, mniejsze państwo, no i bardzo ograniczone powiedzmy pomoc społeczna. Też idą w kierunku, że ludzie powiedzmy muszą sami sobie radzić. W Michigan, w Pensylwanii i w Wisconsin, no to powiedzmy popularność Trumpa, no bo to są tak zwane niebieskie stany, no to popularność Trumpa jest trochę mniejsza niż na Florydzie, w Georgii czy w Teksasie. W Ameryce są właśnie te niebieskie stany i czerwone stany. No, ironicznie czerwone stany, no to jest partia republikańska, a niebieskie stany to jest partia demokratów. To się wzięło z tego, że w zasadzie w latach 50-tych, 60-tych, jak telewizja kolorowa wchodziła, no to nie wiedzieli, jakich kolorów używać, no bo nie było tak za dużo tych kolorów, te podstawowe kolory żółty, zielony, czerwony i tak dalej, no to zaczęli dzielić właśnie i czerwony kolor jako komunistyczny, demokraci strasznie walczyli i nie chcieli, no i został dany przez telewizję w zasadzie republikanom, no i tak już zostało. Barack Obama powiedzmy miał 7% przewagi w tych głosach liczbowych, no i to się powiedzmy zamieniło na te głosy w Electoral College, kiedy w zasadzie stany głosowały na prezydenta. I teraz demokraci, z czego oni się nauczą? No, nauczyli się tego, że w 2018 roku, powiedzmy, kiedy poszli do głosowania, no to zaważyło bardzo. No ale republikanie też już jest nadzieja, że w zasadzie w 2020 też się obudzą i no i zaczną głosować. No, jeżeli jesteś Polakiem i mieszkasz w Ameryce i masz obywatelstwo amerykańskie, głosujesz, to zdecydowanie nie głosuj na komunistów, nie głosuj na socjalistów, szczególnie jeżeli wyjechałeś z socjalistycznej Polski jakiś czas temu. Głosuj na Trumpa, nie przejmuj się za bardzo tymi 447, no bo 447, no to jednak jest odpowiedzialność tych kretynów w Sejmie, no bo oni powinni już dawno zrobić prawo o przedawnieniu i powiedzmy przedawnieniu, no bo to w sumie jest 70 parę lat, no i prawo o zasiedzeniu, jeżeli ktoś już mieszka drugie czy trzecie pokolenie, powiedzmy w pewnych rejonach, no to już przedawnienie powinno być dawno i zasiedzenie powinno być dawno, no i w zasadzie to powinni zbierać już podatki od tych ludzi, którzy tam mieszkają, to też to by wyjaśniło, także 4-7 idiotyczna jakiś taki legalny kretynizm bez spadkowy, no to jest inna sprawa, także jeżeli jesteś w Ameryce, głosuj na republikanów. Zdrowia,
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek. Można nacisnąć dzwoneczek, dzyń, dzyń. Pisz opinie, pisz pytania. Polecaj na Facebooku, wysyłaj gdzie możesz. I do następnego.